byku, jedziemy M4 do Gdańska. Dobra, kolejne na dziobie mówimy, że to jest głupi pomysł, żeby tam siedział, czy nie? Nie, nie, nie. Ja mówiłem, do 12 pogoda, jak no. Mówię, że nie ma pogody, to nie ma pogody, no. Zaczynają się zgidy, a zobaczysz, że jeszcze tydzień się tak męczy, to będziesz po suficie biegał. Pączek, nie. Musisz Sakera obudzić, bo on śpi na górze. Serio ci teraz mówię. Nie, widziałem, nie było nikogo tam. W konferencyjnej śpi. Na tej macie śpi tam, na wykładzinie. A, bo ja na krzesła patrzę. Na wykładzinie. Nie, on leży na dywanie i śpi. Przysięgam ci. Dobrze sięga. A kto ze mną jeszcze jedzie? Bartek i Zakrzew. Zakrzew i kto? Bartek. Jaki Bartek? Kozłowski. A, dobra, ten. No dobra. Że jak był ten początek piosenki? Zdobyłem kilka szczytów, z każdego mogę spaść. I nagle wiesz, Saker tam gdzieś w snach leci jak Superman i z każdego mogę spaść. I Pączek go budzi. Byku, jedziemy M4 do Gdańska. Jak twoje plecy, co? Jak twoje plecy, ziomuś, bo jedziemy do Gdańska, 4 godziny trasa. O kurwa. Bo Saker ogólnie, na przykład jak ostatnio jechaliśmy do Krynicy, no to Saker ma teraz te problemy z plecami, no i na przykład to było gdzieś na vlogu, że on dosłownie był, otwierasz szybę w tylnych drzwiach i jest głowa Sakera, nie? No że był po prostu jak pacjent rozłożony na stole operacyjnym. No i tutaj będzie tak samo jechał, nie? Tylko że tutaj z tyłu też są chłopaki jeszcze. No ciekawe, ciekawie się zapowiada, ciekawy wyjazd, zobaczymy. A few minutes later. Jaka faza, spał w chuj. Nie zdążyłem nagrać. A wy z nim trasę jedziecie, weźcie to dokument, nagrywajcie jak on wsiada do tego auta. Dokument, człowiek, który się nie poddał. Idzie. Zdobyłem kilka szczytów, z każdego mogę spaść. Ty, on ma iPada? Co on niesie? iPad, a nie, on ma poduszkę Yumisu. Myślałem, że to case do iPada, ty, a to poduszka Yumisu pod lędźwie. Co złowiłeś? Półkilowy lin tutaj złowiłem kiedyś. Skręć w prawo. Jest kilka historii. O, tu dosłownie. No to ile lat miałeś? Tu złowiłem półkilowego lina, największą rybę jak... Tu? Znaczy nie, bo później... Złowiłem karpia, ale to już w innym miejscu. No tu, no. A ty ile lat miałeś? Kurwa, mało bardzo. Z rodzicami jeździłem jeszcze na wycieczki właśnie tutaj nad morze. Ile to jest mało? Ty nie wiem ile to jest mało. 8-10 lat i tam, no. Jak traska ogólnie? Spoko, przekimać się udało trochę. Bartek kurwa wisiał, czego jak kukła z tyłu. Tak widzieliśmy, że Bartek miał wbity zagłówek w brzuch i że nie żyje. Że tak się wychyliłeś. Nie, to Zakrzew był za mną. Zakrzew musiał po turecku siedzieć, bo Saker był... Ogólnie była beka, że jesteście drużyna A i jest tak, słuchajcie, Pączek. Ledwo wiesz, ledwo... Bo jak przejeżdżaliśmy w ogóle, ledwo wiesz, widać cię przez szybę. Ty masz pseudonim Jarvis. Wiesz, że Jarvis podaj, wiesz, Jarvis skoś mi trawę. Wiesz o co chodzi? Jak Iron Man. Wiem, o co chodzi. Gangrena. No i Bartek, że nie żyje, bo zagłówek ma wbity. No ale Bartek czyli serio jak kukła spał, on tak, patrzy on tak. Kurwa, ja nie wiedziałem, że... Ale ten właśnie, że wszyscy spali. Ale jest jeszcze lepszy ten, mogliśmy cię w sumie pilot nazwać. Pilot. No. Ale ogólnie z tą kukłą to się zgadza, bo dzwonię do Bartka, a Bartek mi odpisuje za pół godziny, sorry, odcięło mnie. Odcięło go, człowieku.
tam siedział, czy nie? Nie, nie, nie. Nie lubicie go? Lubimy. Ale nie mówimy. Pan się nas pyta, mówimy koledze z przodu, że to zły pomysł, czy nie? A my wszyscy nie! No, ty, on jest cały mokry! On jest cały mokry! No kurwa, jak skurwa, ale chyba nie jeszcze, nie? To nie jest zły pomysł, to był dojebany pomysł! Ale wiesz, że ja specjalnie usiadłem na środku, żeby mieć kamerę na ciebie? Ale wiesz, a ja tak sobie myślę, kurwa, spokojnie się zaczęło, wiesz, ale tak się robi coraz niebezpiecznie, kurwa. Tak podskoczyłem, dupą zajebałem, myślę, o, robi się a źle. A ja tego słyszę z kabiny, teraz będzie grubo, jak pierdolnęło. No kurwa. Ty, ale mówię ci, wszyscy chórem odpowiedzieliśmy, nie, nie jedna, mówimy jedna mu. Rzecz, jedna rzecz, dresy z WK. Ja w ogóle nie czuję, że one są mokre, co nie? Nie jest mi zimno. Serio, nie jest mi zimno przez nie. Ale jak szybko wypłynęliśmy. No. Owca, coś ci pomóc? O kurwa, ale fala. Dobra, próbujemy rybaki. Ale poszło fala, ty. Chłopaki dalej, bo tylko ja łowię. Dobra, nie mówię tak, że wypierdolą za burtę. Znasz historię z tymi dźwiękami. Tak, otwierają się. Bo to też jest rozwiązanie trzymające się kupy, nie? Podpłyniemy tam tą głębszą wodę, zobaczymy co tam się dzieje. Bo zawsze możemy się schować za cyplem helskim. Tam nie będzie w ogóle fali, nie? I tam spróbować złowić jakąś pojedynczą belonę. A tam długo będziemy płynąć? No to zależy wszystko od prędkości, nie? No bierzesz, to już słyszę, że chłopaków też muli, no nie? No to sprawdźmy to jedną mnie. Ja mówiłem. Do 12 pogody. Jak mówię, że nie ma pogody, to chuj nie ma pogody, no. To nie jest pogoda do łowienia ryb, nie? Bo kamera to wypłaszcza. To na obrazie to będziesz widział to potem tak, że to jest prawie równo, tak, nie? Tak, tak, no. A widzisz, że nie jest równo, nie? Bo co, bo tam, nie... tam to jest za tymi łódkami tam. No małeczek za tymi łódkami, ale to będzie mieli normalną prędkość w miarę taką, w razie czego na sucho tam. No dobra. Bo tu no nic nie żyje, więc... Dobra. To, fartem złowiliśmy dwa śledzie, no dobra. Tu killer jest na pokładzie. Jakim kurwa fartem? No. Doświadczenie. Nie widać, nie? Więc wiesz, to dwa ostatnie zabłąkane tutaj zostały. Dobra, dajcie do góry, pojedziemy. Odkryłem nową zdolność. Jaką? Choroba lokomocyjna. Mój zdolność? To jest morska, choroba morska. Niedobrze ci? Niedobrze ci? Nie. Nie rzygaj na mnie, nie? No. Na rolkach taki pojebany zjazd. Echo sondy odpalił. Echolokacja, no. Nasłuchujesz ryby? Weź popukaj w to moje. Śledzie nie żyją, ale ja jako ja teraz nie. Coraz bardziej pchukam do góry, co? No, ale tak. Śledzie zobacz, nie ma. Nie przetrwają. Śledzie robią. Do cimowania nie przetrwają te śledzie. Najwyżej medy zjedzą. Bawem na łódce, bujacie. Ja nawet nie lubię ryb. Ja wypuszczam zazwyczaj wszystkie. Ciekawe jakie mają emocje, co? Trzymają coś takiego, kurwa. Myślę, że świetnie się bawią. Że na przykład godzinę temu było wygodniej. 4 mile jeszcze zostały, co? 4 mile. 4 mile zostały. Czy ile to jest czasu? Zależy od prędkości, nie? A ile płyniemy teraz? Ale jak zwiększyliśmy, to zaczęło dużo mocniej klapać, wiesz? No, 6 minut? Około 30 minut. Do 15, ale... Ciekawe, czy taki śledzik surowy jest dobry. Chcesz go zjeść teraz? Nie, wiesz... To nie jest rozsądne, to jest... O ile łososie nie ma problemów, można jeść na surowo,
no tyle śledzie mogą mieć pasożyty i to można się tu zdziwić, nie? To niestety trzeba. Ale nie, łososie też trzeba zamrozić, nie? Generalnie, według jakichś tam standardów tych, że powinny być też. Zimna, że też mogą mieć pasożyty. W mięsie ma pasożyty. Łososik taki świeżutki z morza. Trzeba przyjechać. A szczerze, że się zbudują łososia złowić. Trujący. Ale tam się w głowie was przeklinać, kurwa, się wymyślić. Na 100% już na pewno nie pojedzie z nami następny raz. No. Takie jedziesz na ryby, spierdalaj. Kurier do mnie dzwoni z paczką. Na morzu, panie. Proszę o zostawienie u sąsiadów. Na morzu jestem. Kurwa, jak na Discovery nagrywają te połowy pomara. Te kraby, kurwa, to ci to mają tych. Kurwa. Mogę się założyć, że Robur oglądał to. No tak, wszystkie sezony. A to było najniebezpieczniejszy zawód świata, jakoś tak nazywało, na Discovery, no taka seria. Najgorzej, że to jeszcze lód się robi na tym pokładzie, wszędzie był lód. No, tam zimno. Weź to nagraj. Jak on rozwinie maksymalną prędkość na tym motorze? Około 25 węzłów. Ile to jest na godzinę? 50 na godzinę. 50? A jechaliśmy 15. Wow. Słyszeliście to? Maksymalnie 50 na godzinę osiąga, a jechaliśmy dzisiaj 15 maksymalnie. Ogarnijcie, jakby to na tych falach było, nie wiem, 30 na godzinę, nie? Raczej w komplecie byśmy nie byli na łódce. No. Kogoś by wyjebało na pewno. Ale ogarnijcie teraz, jak na przykład jeszcze za czasów, kiedy kontynenty, lądy były nieodkryte i ekipy się montowały, wskakiwały na taki statek, kurwa, człowieku bujało i nagle ci na oceanie wieloryb, jakiś potwór, nie? I ty myślałeś, wiesz, jeszcze nawet nie wiedzieli, co to jest. Myśleli, że to jest jakiś, kurwa, legendarny potwór, ty. Pomyśl sobie, że oni takimi łódkami na wieloryby polowali, bo oni je łapali tak, że je cumowali później, nie? Martwe. Wiesz, takie... Ładowali, nie, że z nich robili, ładowali tyle w łódź, że je cumowali, nie? Ale ci pierwsi ludzie, nie? Pierwsi. To, ci pierwsi, co pierwszy raz się stykali, pierwszy raz się stykali. No. W ogóle z tym tematem, nie? Woda, okej, potem wypłynęli. Pierwszy człowiek, co zobaczył wieloryba, nie? No legendy i mity, nie? Człowieku, co ty masz wtedy w głowie? Próbuję to ogarnąć właśnie. Co miał wtedy w głowie na swój stan świadomości? Ile fatu miał ten wieloryb? Kurwa, oni się pili ten fat, był taki dobry. No. My nie lubimy fatu za bardzo, wiadomo. Ale wtedy by nam pewnie smakował. Ja nie wiem. Może od tego challenge'a, że konia nie walicie, kurwa. Ale nie od morza, ty. Po który dzień dzisiaj? 16. Może od tego, ty. To tak nie wolno. To tak nie można. Bo coraz gorzej się czujesz, nie? Tak jakby narasta to 16 dnia już od rana. Znaczy to bardziej ciśnienie, nie? Jest większe. Ale tak jak mam mówić na co dzień, to się lepiej czujesz. Produktywność lepsza, wiesz. No resetujesz ten plus dopaminowy, nie? No. Na pewno. I co, i na przykład dajmy na to, że jakaś dziewczyna, która była przed kuracją, czy tam przed tym programem 6 na 10, teraz jest 7 czy 8 na 10? No jest. 8 na 10? Jest, no 8. No ze 2 do góry leci. No. Co ty w ogóle o tym sądzisz, Tuszon? Ja uważam, że nie należy męczyć organizmu. Jeśli jest potrzeba, to trzeba dawać upost emocjom i tyle. I no takie dwie szkoły na jednej burcie. Tak, takie challenge jak najbardziej szkodzą zdrowiu i to nie jest dobre. Nie. Jaka produktywność, kolego? Co ci tam rośnie? Stres rośnie i zakucie w łbie, że nie możesz się spuścić.
Nie, no to musiałbyś spróbować, żeby się dowiedzieć, ale ja nie mówię, że robię tak cały czas, nie? Nie, ja spasuję. Wolę swoją szkołę. Szkoła wali konia. Tak jest. Ja kojarzę z jakiejś kreskówki czy filmu. Czekajcie, na te słowo. Jak to się nazywało? Z jakiej kreskówki? Tantra? Czekaj. Że gość robił jakąś tantrę też, że właśnie nie ruchał i nie walił tam. A jaka? Z bajki? Z bajki, ja nie wiem, czy to nie była bajka dla dzieci w ogóle. Co ty gadasz? Czekaj, tantra to się nazywa? Kojarzycie słowo tantra? Chodź na spala. Wczoraj wracaliśmy z nagrywek, chłop w rowie leżał, a Bartek, baba, zawróciliśmy się i okazało się, że to chłop. I co, nie skorzystałeś? Ale śmiejemy się, że już po 15 dniu widzi chłopa w rowie i mówi, że to baba. No i to jest to właśnie, to zaczynają się zgidy, a zobaczysz, że jeszcze tydzień się tak męczy, to będziesz po suficie biegał. I po co ci to? Ale dokończ historię. Podchodzę, wychodzę do tego typa, no nie? I mówię do niego, bo tam jeszcze tir się zatrzymał. Mówię do tego tirowca, żyje? A on mówi, żyje. Mówi, co ci się stało? A on mówi, skuter mnie pierdolnął. On mówi, jaki skuter? Ty jesteś najebany. I chłop dosłownie zrobił coś takiego. Że wiesz, on mówi, jaki skuter? Ty jesteś najebany. On tylko... I mamy bekę, że wiesz, tak, no próbowałem. No, ale nie, no, wymówka dobra, no. Tylko jakby jeszcze przeszła, to by było git. No. Ale przygoda. Ale fale. Nie, no jak gryby były, to by wtedy była przygoda. No są dwie. Trzy? Czy dwie? Dwie. Dwie muszelka i trzy dorsze. Cztery łącznie złowione. Pięć. Pięć? No bo jeszcze kapitan z... Kapitan jeszcze złowił. Ile? Jedno? Jedno. Prawdziwi mężczyźni, ekspedycja udana.